Orukowie. Historia prawdziwa. Warhammer Age of Sigmar. Oruków niezwykle trudno wykorzenić z obszaru, gdy już go zainfekują, szczególnie jeśli obszar ten ma wiele jaskiń, szczelin i ciemnych miejsc, w których mogliby się rozmnożyć. Uczeni schyż wierzą, że gdy oruk zostanie zabity, a jego ciało pozostawione do zgnicia w odpowiednich warunkach, rozpłynie się w galaretę grzybową. Ten grzyb następnie umieszcza cienkie, białawe pasma w ziemi powyżej, które mogą wykorzystać składniki odżywcze i wrodzoną magiczną moc samego królestwa. Z tego zielonkawego worka mięsnego wychodzą młodzi przedstawiciele rasy, lśniący i bladzi, wygryzają sobie drogę na wolność z mięsistej galarety swojego przodka. Te chuderlawe, uzbrojone w kły potwory wślizgną się gdzieś w ciemne i mokre miejsce. Czerwone oczy będą błyszczeć w mroku, gdy schronią się w szczelinie lub rozpadlinie. I okazjonalnie bijąc się nawzajem, aż będą wystarczająco duże, zielone i muskularne, aby upolować odpowiednią zdobycz. Wędrując według własnej woli, dołączą do pierwszego klanu wojennego, jaki znajdą jako Jowz. Wkrótce młodzi orukowie staną się wojownikami z własnej woli, gotowi walczyć i umierać przy najmniejszej prowokacji. Istnieją dowody na to, że magia Ra przyspiesza ten proces. Jeśli pole bitwy poległych oruków pozostanie w cieniu wystarczająco długo, może stać się czymś w rodzaju miejsca narodzin, z którego wyrośnie nowe pokolenie psychopatycznych, zielonych koszmarów, gotowych wkrótce do kolejnego kolosalnego konfliktu. Kiedy Ra jest w pełnym rozkwicie, staje się czymś w rodzaju katastrofalnej klęski żywiołowej. Zielonoskóre fale oruków rozbijają się o klify cywilizacji, śmiertelnych krain, rozbijając je na gruzy w trakcie kilku ciągłych ataków. Ziemia trzęsie się jakby ze strachu przed dudnieniem żelaznych stóp. Powietrze wypełnia się gęsto od grzmiącego zgiełku, a szczeliny rozchodzą się, gdy sama ziemia jest rozdzierana przez anarchistyczną siłę magicznej energii Ra. Zgromadzeni orukowie wcale nie przejmują się tym, czy walczą, by zniszczyć narody porządku, chaosu, czy nawet samą śmierć. Zrównają z ziemią Dreadhold, tyrana chaosu lub fortecę nieumarłych wzniesioną w następstwie nekrotrzęsienia ziemi z taką samą radością, z jaką splądrowaliby rodzące się miasto Stormcast. Istnieją dwa główne powody, jeśli w ogóle można je uznać za powody, dla których orukowie powodują zniszczenia na tak epicką skalę. Pierwszym jest to, że orukowie wierzą, że zostali stworzeni do walki i zwycięstwa. Naprawdę nie ma znaczenia z kim, jak, gdzie, kiedy, dlaczego lub z czym walczą, ani nawet jakimi narzędziami wojennymi walczą. Dopóki ktoś dostanie porządnego kopa, orukowie będą zadowoleni. Drugim powodem jest to, że orukowie gardzą słabością, szczególnie tą częścią słabości, która dąży do wytworzenia własnej siły w sposób, którego nie rozumieją. Chociaż niektórzy orukowie mogą być dosyć pomysłowi, jeśli chodzi o wymyślanie nowych sposobów bicia, pałowania lub nabijania na pal swoich ofiar, postrzegają takie rzeczy jak broń prochowa, dobrze wykonane mury zamkowe i latające maszyny duardinów jako oszustwo. Gardzą wszelkimi metodami, za pomocą których ci mniejsi i fizycznie słabsi od nich próbują wznieść się na szczyt, podczas gdy tak naprawdę powinni zostać brutalnie przywróceni na swoje miejsce. Ich prawda kulturowa jest prosta, taka, która widzi oruków najlepiej prosperujących w Kur, królestwie bestii, gdzie wyznanie to definiuje nawet krajobraz królestwa. Orukowie nie pragną niczego bardziej niż zburzenia fałszywej siły innych narodów, aż żaden kamień nie będzie stał na innym, niszcząc sztuki, kule i podpory śmiertelnej cywilizacji, ponieważ komplikują najbardziej fundamentalną prawdę rzeczywistości, ucieleśnioną przez wszystkich zielonoskórych, że siła czyni prawo. Ra. Kiedy orukowie wyruszają na wojnę, wynikająca z niej krucjata dzikości nazywana jest Ra. Słowem, które można poprawnie wymówić tylko przy rozdzierającej uszy głośności. Jest to również określenie charakterystycznego wojennego okrzyku zielonoskórych, zbiorowego, gardłowego ryku, który wyrywa się z duszy oruków. Nie jest to słowo, a raczej dzwon pogrzebowy, ponieważ obwieszcza on zagładę niezliczonym śmiertelnym narodom z krainy śmiertelników na przestrzeni dziejów. Nie wszystkie Ra są sobie równe. Ten, który obejmuje tysiące zielonoskórych, rczących na całe gardło, będzie potężniejszy i trwalszy niż okrzyk wojennego pojedynczego tłumu niesfornych oruków. Podobnie natura Ra może się różnić w zależności od oruków, którzy użyczyli mu głosu. Głęboki basowy ryk Iron Jawsów dodaje im surowej siły, a muszą być naprawdę silni, żeby w ogóle dźwigać ze sobą cały ten metal.
są tak pobudzeni, że ich styl walki, który można najlepiej podsumować jako styl tarana, pozwala im przebijać się przez ściany tarcz i łamać kończyny w ich rękawicach, jakby były niczym więcej niż gałązkami. Krzyk wojenny klanów Bonesplitterów dodaje orukom energii maniakalnej, niemal szaleńczej. To ich napędza, dodając im dzikości i trwałej wytrzymałości wystarczającej do rozcinania wrogów gradem kolejnych ciosów lub szarżowania nawet na kolosalne bestie z pierwotnej sawanny Hura. Podobnie nie wszystkie Ra są wystrzeliwane celowo. Zielonoskórzy to istoty kierujące się instynktem i emocjami, a nie starannym planowaniem i logiką wojskową. Kiedy jeden orłów wpada na pomysł, żeby uderzyć drugiego, nawet jeśli tylko w kłótni o nagrodę w postaci ludzkiego mięsa, walka na pięści może przerodzić się w otwartą bójkę. To z kolei może wywołać rosnącą falę agresji, która sprawia, że największy i najbrzydszy orłów uderza w swoich towarzyszy, w coś w rodzaju formacji wojskowej i kieruje ją w stronę najbliższej twierdzy, niezielonoskórych, w poszukiwaniu właściwej walki. Zanim się obejrzysz, hordy znowu ruszają w marsz. Kiedy klany podnoszą głosy jak jeden, ich różnice kulturowe odkładają na bok i stają się czystym wyrazem wszystkiego, co orukowe i zaciekłe. To jest znane jako Wielkie Ra, huragan wojowniczej energii, który wprawia Iron Jaws i Bonesplitterów w stan tak wściekłej żądzy walki, że mogą rozbić armię wroga jednym atakiem. Czasami nawet sama ziemia ożywa, ziemia trzeszczy, drzewa wyrywają się z korzeniami, a niebo staje się jaskrawo zielone w tym zamieszaniu. Wybór momentu uwolnienia Ra jest głównym elementem sztuki przywództwa orków, a nikt nie jest w tym bardziej biegły niż Gordrak, pięść Gorka. Wielkie Ra Gordraka jest najpotężniejszy ze wszystkich. Może wywołać falę surowej żądzy walki nie tylko u zielonoskórych wszystkich ras i narodów, ale także u ogorów, gargantów, a nawet trogogotów, jednocząc dzikie hordy w jednym kataklizmicznym ataku. To koniec materiału Orukowie Historia Prawdziwa, Warhammer Age of Sigmar, autorstwa Koru Tomcat. Dla kanału To Wszystko Wina Elfów czytał Krzysztof. Jeśli podobał Ci się ten materiał, możesz wesprzeć nas na platformie Patronite. Pamiętaj, że nawet 5 zł robi dla nas dużą różnicę. A obok pojawiły się propozycje naszych innych filmów, do których serdecznie Cię zapraszamy. A jeżeli nie masz wolnych środków, to pamiętaj, że komentarz i łapka w górę w zupełności wystarczą.